marcu zakończyła się trwająca od 2 lutego na terenie powiatu skarżyckiego kwalifikacja wojskowa. Za sprawne przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji w imieniu zarządu powiatu skarżyckiego podziękował komisji lekarskiej wicestarosta Artur Berus. Panie pułkowniku, szanowni państwo, w imieniu starosty serdecznie państwu dziękuję za sprawnie, merytorycznie, a przede wszystkim rzetelnie przeprowadzoną kwalifikację wojskową. W imieniu starosty mamy dla państwa drobny uponinek. To jest promocja naszego powiatu z lotu ptaka. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Skarżysku Kamiennej łącznie stawiło się 404 osoby, w tym 391 mężczyzn rocznika podstawowego, 11 osób rocznika starszego oraz 2 kobiety. Osoby te zostały poddane badaniom lekarskim decydującym o otrzymaniu odpowiednich kategorii zdrowia A, B, D lub E oraz książeczek wojskowych. Większość z powołanych do kwalifikacji z rocznika podstawowego, bo aż 91%, otrzymało kategorię A. Szanowni państwo, to jeszcze ja pozwolę sobie tutaj podziękować w moim imieniu, w imieniu szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, pana pułkownika Świechowicza, za to, że pięknie, bez żadnych problemów, sprawnie i skutecznie przeprowadziliście tą kwalifikację wojskową. Procenty jak zwykle są tych młodych ludzi, którzy stają nam do kwalifikacji, bardzo wysokie, powyżej 90%, więc znowu będziemy w tej czołówce tutaj województwa i w czołówce w ogóle krajowej. Dzięki bardzo duże tutaj panu przewodniczącemu, panu doktorowi, całej tutaj obsłudze, całej powiatowej komisji lekarskiej, pisarzom, mojemu przedstawicielowi, moim przedstawicielom w zasadzie, którzy tutaj byli, także bardzo, bardzo duże podziękowania. No i co, szanowni państwo, spotykamy się za rok. Komisji lekarskiej przewodniczył lekarz medycyny Mieczysław Berliński. W skład orzekający weszli także pielęgniarka dyplomowana Grażyna Skowron oraz Agnieszka Kłębek, pracownik w zespole do spraw zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej. Zarząd Powiatu Skarżyckiego przy współorganizacji Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej zaprosił 7 marca mieszkańców powiatu do udziału w powiatowym marszobiegu zimowym. Do wspólnego spędzenia czasu w ruchu na świeżym powietrzu przybyło ponad 200 osób. Wszyscy zachęceni profesjonalną rozgrzewką przez członków Akademii Holistycznej przemierzyli 4,5-kilometrową trasę, a następnie wzięli udział w licznych grach, zabawach i konkursach sprawnościowych. Nagrody dla uczestników imprezy ufundowali. Firma Marmet, zajmująca się m.in. bezpłatnym badaniem słuchu i sprzedażą aparatów słuchowych dla osób niedosłyszących, Akademia Holistyczna, zajmująca się szeroko pojętą aktywnością ruchową, począwszy od zajęć z zakresu rehabilitacji poprzez trening fitness, skończywszy na treningu sportowym i zawodniczym, powiat skarżyski oraz Urząd Miasta. Akcentem marcowego marszobiegu była niespodzianka przygotowana przez męską część władz samorządowych. Obecni podczas wydarzenia starosta Jerzy Żmijewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Kołodziej, wicestarosta Artur Berus oraz zastępca prezydenta Skarżyska Andrzej Brzeziński z okazji Dnia Kobiet obdarowali wszystkie uczestniczki marszobiegu symbolicznymi tulipanami. Dodatkową atrakcją wydarzenia, podczas której znakomicie bawili się uczestnicy marszobiegu, był mecz hokeja o puchar starosty skarżyckiego Jerzego Żmijewskiego, które rozegrały między sobą skarżysko-suchedniowska drużyna Kojoty kontra drużyna Sokoły Skońskich. Podczas meczu można było także sprawdzić się w roli komentatora sportowego. Takimi zdolnościami wykazali się 2 mieszkańcy naszego powiatu, panowie Ryszard Niemiec i Janusz Kabała.
Natomiast Puchar Starosty wynikiem 7-3 wywalczyły Kojoty. Udziałem przedstawicieli zarządu i Rady Powiatu Skarżyckiego, starosty Jerzego Żmijewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Janusza Kołodzieja, członka zarządu Anny Leżańskiej i radnego Pawła Wiatra rozstrzygnięto konkurs pod hasłem Zdrowy styl życia. Konkurs o randze międzygimnazjalnej zorganizowany został przez Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku. Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjów z terenu powiatów Skarżyckiego, Starachowickiego oraz Szydłowieckiego. Jego celem było propagowanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz łączenie współpracy szkół gimnazjalnych ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Skarżycki Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych jest jedną z niewielu szkół w Polsce posiadającą certyfikat Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Konkursowi towarzyszyły dwie bardzo interesujące prelekcje na temat zdrowego stylu życia i zdrowego sposobu odżywiania w kontekście m.in. współczesnej wiedzy i badań naukowych oraz profilaktyce zdrowotnej przedstawione przez dr Elżbietę Buchcic, pracownika naukowego Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz specjalistę do spraw żywienia Grzegorza Hutnika. Atrakcyjny wygląd. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, żeby spożywany posiłek był bardzo estetycznie, elegancko przygotowany. Prawdopodobnie człowiek również potrafi najeść się, patrząc na potrawę. Komisja konkursowa spośród 31 gimnazjalistów uczestniczących w konkursie na podstawie wypełnionych testów wyłoniła laureatów 3 pierwszych miejsc oraz przyznała 5 wyróżnień. Wśród laureatów znaleźli się na pierwszym miejscu Dominika Słoka z gimnazjum we Wzdole Rządowym, na drugim miejscu Gabriel Wiktorzak z prywatnego gimnazjum w Skarżysku Kamiennej, na trzecim miejscu Katarzyna Gburyło z prywatnego gimnazjum w Skarżysku Kamiennej. Wyróżnienia natomiast otrzymali Zuzanna Dąbrowska i Alicja Kowalik z gimnazjum nr 2 w Skarżysku Kamiennej, Jakub Stojecki z gimnazjum we Wzdole Rządowym oraz Hubert Prus i Diana Biela z gimnazjum nr 3 w Skarżysku Kamiennej. Zwycięzcy konkursu oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie dyplomy i podziękowania. Fundatorami części nagród konkursowych byli członek zarządu Anna Leżańska i radny powiatu Paweł Wiatr. Aż 130 małych tancerzy wzięło udział w turnieju tańca Pierwsze Mistrzostwa Respect Dance 2015, które odbył się pod patronatem honorowym starosty Skarżyckiego Jerzego Żmijewskiego. Cieszę się, że turniej tańca wywołał takie zainteresowanie, bo to świadczy o tym, że zapotrzebowanie na tego typu zabawę jest duże, zaznaczył starosta Żmijewski, dokonując oficjalnego otwarcia mistrzostw. Serdecznie Państwa witam, szczególnie witam dzieci, i te małe, i te duże. I cieszę się niezmiernie z tego, że jest tak dużo dzieci, które swój czas pod kierunkiem Państwa instruktorów poświęcają czas na ruch, na taniec, na zabawę, a nie siedzą przed telewizorem, przed grami komputerowymi, bo to jest zdrowo i fajnie i przyjemnie. Cieszę się również z tego, że pierwszy turniej Respect Dance wywołał takie duże zainteresowanie, bo to świadczy o tym, że zapotrzebowanie na tego typu turnieje, na tego typu zabawę jest duże. Serdecznie witam, jak powiedziałem, dzieci, młodzież, ich opiekunów, rodziców. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać. Pierwsze mistrzostwa Respect Dance uważam za otwarte. Podczas turnieju w tańcach latynoamerykańskich i standardowych swoje talenty i umiejętności taneczne zaprezentowały dzieci w wieku od 4 do 13 lat, głównie ze Skarżyska i okolic.
zabrakło także wielu znakomitych pokazów utytułowanych partanecznych, trenujących sportowo w szkole Respekt D. Uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni ogromnymi brawami licznej widowni, dyplomami oraz medalami ufundowanymi przez powiat skarżyski, które m.in. wręczyła Katarzyna Bilska, członek zarządu powiatu skarżyskiego. Turniej zorganizowała Skarżyska Szkoła Tańca Respekt Dance przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej i Miejskiego Centrum Kultury. Mistrzostwa odbyły się w gościnnych progach Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej. Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta Skarżyska Kamiennej i powiatu skarżyskiego. Zbliża się czas świąt wielkanocnych, czas odwiedzin, spotkań rodzinnych, spotkań przyjaciół. Z tej okazji przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia zdrowych i rodzinnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, ciepła, miłości, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, pogody w sercu i radości płynącej ze zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego dobrego.